Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam pewne sekretne powiedzi od NPC-ów na wyspie, które pierwsze wolą wykonać Wam pewne sekretne zadanie. I te wypowiedzi są takim pierwszym właśnie zwiastunem nadchodzącej współpracy w Fortnite z marką Piraci z Karaibów. Ponieważ z roadmapy, która wyciekła parę miesięcy temu, wiemy, że taka współpraca ma się w tym sezonie wydarzyć. I właśnie w tej aktualizacji ostatniej otrzymaliśmy tą pierwszą zapowiedź tego. Dzisiaj pokażę Wam właśnie te trzy wypowiedzi. No i cóż, nie przedłużając, lecimy do gry. Ok, więc witam Was już w meczu. I zbliżamy się do pierwszego miejsca, pierwszego NPC-a, który taką zówkę nam da. Znajduje się on tutaj, w tym miejscu, dokładnie, czyli obok, niedaleko Królewskich Kortów, w prawym górnym rogu mapy. Znajduje się tu, jest to wygrzew. Teraz musimy porozmawiać, zapytać o, i musimy go zapytać o pogłoski na wybrzeżu. Czasem słyszę na wietrze jakąś dziwną piosenkę. Yo ho, wszyscy na pokład. A potem nagle cichnie. Więc no ogólnie ta wypowiedź od właśnie wygrzewa jest najbardziej oczywistą. Bardziej oczywistym nawiązaniem do Piratów z Karaibów, ponieważ nie słowa tej piosenki, czyli yo ho, wszyscy na pokład, są to słowa piosenki, która w oryginale nazywa się Hoist the Colors. Jest to po prostu piosenka, która na przykład pojawiła się w tajże, nie pamiętam teraz w której części, ale była ta scena, gdzie tam brali tych ludzi i wieszali na stryczku za to, że podejrzewali ich właśnie o piractwo. I właśnie ci ludzie zaczęli śpiewać tę piosenkę. Więc no, tak jak mówię, jest to najbardziej oczywiste nawiązanie do piratów. A teraz lecimy do kolejnego NPC-a. Więc jesteśmy już w Wielkim Lodowcu i tutaj mamy nowego NPC-a dodanego w tej aktualizacji, czyli Ciara, nie wiem jak to się nazywa, nieważne. I ponownie rozmawiamy z nią, zapytaj o, ponownie mamy pogłoski na wybrzeżu. Po wybrzeżu chodzą różne pogłoski. Coś o statkach w oddali, wieszonych wysoko czarnych banderach. No i ponownie jest to dosyć oczywiste, tak, statki pirackie, dodatkowo czarne bandery, czyli chyba najsłynniejszy właśnie statek piratów, czyli płynna Czarna Perła. No i co, i dodatkowo w ogóle jak porozmawiacie właśnie też z tymi postaciami, to u mnie to nie wyskoczyło, bo ja już z tymi dwiema postaciami wcześniej akurat rozmawiałem. Ale wyskoczy wam też właśnie powiadomienie z tego ukrytego zadania. Za chwilę je zobaczycie, bo teraz pójdziemy do trzeciego NPC-a, z którym jeszcze nie rozmawiałem. Zobaczycie to. I zobaczymy też wtedy, czy jest za to jakiś exp, bo nie jestem teraz szczerze pewny.
Więc widzimy się już obok tego NPC-a, jak do niego dotrę. Dobra, więc jesteśmy na miejscu. Trzecim NPC-em jest Barna Bandziorka. Chodźmy z nią szybko porozmawiać. To ją zbiję. Polski na wybrzeżu. Ostatnio wody u wybrzeży były niespokojne. W początku zdawało mi się, że to kolejna góra piaskowa. Teraz mam pewne wątpliwości. No jak widzieliście przed chwilą, wyskoczyło mi właśnie powiadomienie o tym zadaniu. I dostaliśmy za to ukryte zadanie 5000 expo. Niby niewiele, no ale wiecie, zawsze jest coś. No i tyle. Tam też widziałem w tym zadaniu, właśnie przy tym tej wiadomości o tym zadaniu, ktoś też pisało, że zacznij wierzyć w opowieści o duchach. No i to. Pozostało nic innego, jak czekać na nadejście współpracy. Jest też jeszcze jedna rzecz, którą pokazywałem na streamie. Mianowicie tutaj. W tej rzeczce powoli jest tak jakby budowana. Jest to miejsce zmieniane właśnie pod tą pracę. Bo tu jest taki ala mały port budowany, no i tam też fragment statku widać. Raczej maszt statku wyłaniający się z wody. I tak naprawdę to jest tyle. O samej współpracy nie wiemy tak naprawdę praktycznie nic o niej nie wiemy. Jedynie co to takie podejrzenia moje, że będzie to współpraca na podobnej zasadzie jak mieliśmy awatara w sezonie poprzednim i jak żółwie ninja w sezonie pierwszym. Czyli będziemy mieli przepustkę z skinami, dostaniemy właśnie jakieś zmiany na mapie, jakieś nowe przedmioty, coś na ten wzór, coś w tym stylu. Ale co to będą za skiny, jakie to będą przedmioty i tak dalej, i tak dalej. Na to musimy czekać najprawdopodobniej do następnej aktualizacji. Wydaje, że właśnie w aktualizacji 2020 cała ta współpraca się rozegra. No i tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Na razie.